Pozdrawiam wszystkich czytelników oraz osoby, które oglądają kanał Piłka Nożna. Pozdrawiam serdecznie. Naszym gościem jest napastnik Bayernu Monachium, kapitan reprezentacji Polski, a także czterokrotny laureat Nagrody Piłkarza Roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna, więc rekordzista, Robert Lewandowski. Witam serdecznie. Robert, widzimy się dzisiaj na finale Coca-Cola Cup. Ty sam wziąłeś udział w tym turnieju przed laty. Dziś jesteś ambasadorem, ale też magnesem dla tych młodych piłkarzy, ale co ważne też piłkarek, do tego, aby wziąć udział w turnieju. A kto był dla młodego Roberta Lewandowskiego magnesem, żeby działać w sporcie, żeby zacząć trenować w piłkę nożną, poza wzorem od rodziców? Dla mnie magnesem po prostu była piłka nożna i cieszyłem się tym, że mogę w takim turnieju wystąpić, bo będąc małym chłopakiem tak naprawdę nie zastanawiałem się, co to mi da, czy cokolwiek, jakie będę miał korzyści z tego. Po prostu chciałem wziąć udział w turnieju, wygrać go, pograć piłkę z chłopakami. To było coś naprawdę, co mi najbardziej sprawiało radości. I wiem, że będąc ich wieku, wiem, jakie oni mają, jakie mają uczucia, jakie mają emocje. I czasami mi zazdroszczę, że już nie mogę wrócić paręnaście lat wstecz i znowu wziąć udział w takim turnieju jak Coca-Cola Cup. A kto był tym idolem Roberta Lewandowskiego? Taki napastnik, dziewiątka, na której ty się wzorowałeś. Kto wisiał na plakacie nad twoim łóżkiem? Kiedyś, jak byłem bardzo mały, to pamiętam, że Del Piero to był taki napastnik, którego podziwiałem. Z czasem zmieniłem na Thierry'ego Henry, więc było kilku piłkarzy, których lubiłem po prostu oglądać. I w tamtych czasach, nawet jeszcze na samym początku, miałem chyba 6 lat, to Roberto Baggio, tak mi się właśnie teraz przypomniało. Więc tych piłkarzy naprawdę było wielu i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę też ci młodzi ludzie, którzy grają w tym turnieju, mają swoich idoli i wydaje mi się, że to jest fajne mieć idola i się w jakiś sposób nim, nie to, że utożsamiasz, ale wzorować na nim. Pamiętam, że z Thierry Henry miałeś okazję spotkać się bodajże w ubiegłym roku w czasie tournée Bayernu za oceanem, rozmawiałeś wtedy z nim, dowiedział się, że był idolem dziś gwiazdy światowego futbolu? Tak, porozmawiałem z nim chwilę. Akurat mu tego nie mówiłem. Nie wiem, czy zapomniałem, czy się wstydziłem, czy... Nie, po prostu fajna rozmowa była, tym bardziej, że parę lat wstecz zawsze się oglądało go za ekranu telewizora i wiadomo, że każdy z nas też jest człowiekiem i ma uczucia, ale fajnie było spotkać osobę, któremu się kibicowało, będąc właśnie w młodym wieku. Robert, czy pamiętasz od momentu, kiedy jesteś w dorosłej reprezentacji Polski, żeby był tak dobry okres dla tej drużyny? Nie mówię tu tylko o wynikach, ale też o całej otoczce tego, o tym, o co was się mówi. Bo nie ukrywajmy wokół tego hura optymizmu, według Euro 2012 ta bańka niestety szybko pękła i z idoli staliście się w tym momencie też takimi chłopcami do bicia w mediach. Domyślam się, że dla was to nie była łatwa sytuacja, bo na was w dużej mierze spadło to, że drużyna nie wyszła z grupy i zawiedliście oczekiwania, które były naprawdę, naprawdę ogromne. Czy rzeczywiście teraz ta otoczka wokół reprezentacji jest najlepsza w twojej karierze, w niej? Zdecydowanie tak, na pewno najlepsza. A tak wracając do Euro, wiadomo, że my lubimy popadać ze skrajności w skrajność i czasami nie mamy cierpliwości, te nasze oczekiwania są zbyt wygórowane i przed Euro tak naprawdę w ostatniej chwili poszukiwaliśmy środkowego obrońcy. 40-milionowym narodzie, to też świadczy o tym, że gdzieś coś szwankuje, że tych piłkarzy czy sportowców w ogóle jest trochę za małych na ten naród, a oczekiwania mamy jednak czasami mistrzowskie i czasami ciężko je po prostu zrealizować, ale z drugiej strony, jeśli mówimy o dzisiejszej reprezentacji, na pewno ta atmosfera jest bardzo dobra, wiadomo, że wyniki też budują atmosferę i nie ma co tu oszukiwać, ale też wewnątrz kadry coś zmieniło, tak naprawdę od pierwszego zgrupowania przed nawet pierwsze zgrupowanie przed eliminacjami do tych mistrzostw, coś ja osobiście coś zauważyłem, że ciężko co wytłumaczyć, ale coś się zmieniło i było widać, że z czasem to się poprawia. Na ostatnim zgrupowaniu, to za co też jest chwalny selekcjoner Nawałka, to coraz szersza selekcja zawodników. Ostatnio dołączył do kadry Patryk Tuszyński. Sam selekcjoner powiedział na naszych łamach, że przy pewnych elementach przypomina bardzo ciebie, tego jak się zachowuje, porusza na boisku. Ty w czasie wspólnych treningów odkryłeś coś takiego i co myślisz o Patryku? Tak naprawdę kilka razy trenowaliśmy na reprezentacji, więc widać, że na pewno to jest chłopak, który ma potencjał, który strzelił trochę tych bramek w ekstraklasie, więc to też z przypadku się nie bierze i oby się rozwijał jak najwięcej, jak najszybciej i oby strzelał jak najwięcej bramek, bo rywalizacja nawet na treningu u każdego z nas powoduje, że podnosimy te swoje umiejętności, podnosimy to,
ten poziom przede wszystkim piłkarski, a tak naprawdę sam trener wtedy powinien się cieszyć, bo opcję wyboru ma wtedy dużo większą. Robert, ostatnie pytanie o twoje hobby, jak zauważyłem, jest to golf. Powiedz mi, skąd fenomen w ogóle w świecie piłkarzy golfa? Tak naprawdę to się zaczęło od znajomych, bo zaczęli uprawiają długo już golf, grają bardzo dobrze i tak się zachęcali mnie. I czasami jak przyjeżdżają, to wtedy pójdziemy na golfa, choć jeszcze mówię, że tak naprawdę to dopiero moje początki w tym wszystkim, a też czasu nie ma zbyt dużo, żeby próbować, ale może za parę lat już będę mógł sobie normalnie pograć jak profesjonalista. Zobaczymy, czy mi się uda to zrobić. Z kimś już z wielkiego świadka futbolowego umówiłeś się na grę w golfa? Nie, jeszcze nie, tak jak mówię. To dopiero zaczynam łapać tą zajawkę, że tak powiem, ten fan. I powiem szczerze, jak z nami przyjadą, to fajnie jest nawet spędzić czas właśnie na takim polu golfowym, nie tylko grając, ale też po prostu rozmawiając. A tak powiedziałem szczerze, może z czasem też stanę się w ogóle golfistą, może tak powiem.